podjęliśmy decyzję, żeby zmienić po prostu miejsce. Dlaczego? Dlatego, że nie znaleźliśmy tej pustyni, której szukaliśmy, ale dojechaliśmy na taką, powiedzmy, mini plażę i teraz tutaj Laura zmieni swoją kreację i będziemy właśnie w tym miejscu wykonywać nad wodą, na tej plaży kolejne fotografie. Co z tego wyjdzie? No zobaczcie sami. I właśnie jesteśmy już na tej mini plaży w Rokitkach, bo tak się nazywa ta miejscowość. Znowuż wracam do obiektywu 85-1.8 od Canona. Jeszcze zdążyłem, o czym was nie poinformowałem, zdążyłem zrobić kilka fotografii na Sigmie właśnie 24-35 ze światłem 2.0. A teraz idę do Laury, wykonam jej kilka zdjęć, bo już się dziewczyna niecierpliwi. I make it here with all them pennies and them dimes I got. Cause every day and every night, you know that I'm living large. But I'm on a diet and I'm trying not to eat the carbs. Gonna get a pimped out to the Honda Civic. W dalszym ciągu pozostajemy przy 80. Jest to mój jeden z ulubionych obiektywów, jeśli chodzi o Canona, o pełną klatkę. Fajna to jest ogniskowa, fajnie rozmazuje tło, fajny jest bokeh. No jest tak fajnie, artystycznie. Laura znowu, ponownie zmienia nam kreację. Jeszcze tutaj się chowa za samochodzik. I lecimy dalej, myślę, gdzieś tam popozować. Mam jeszcze w głowie kilka fajnych pomysłów na kadry, ale to już znowu zaraz zobaczycie podczas robienia zdjęć. Myślę, że jeszcze zmienię baterię w naszej kamerze tutaj rejestrującej. I możemy ruszać. Nie, spokojnie. Będziesz sobie na razie tylko pozować. O, stój tak, popatrz się w dół. Ręka na, tamta prawa na udo. Super. I w dół się patrzysz. Teraz na mnie. Super. Okej. I teraz się przejdziesz zaraz z tymi bucikami. Teraz będziemy robić sobie sesję, a raczej fotografię, jak Laura idzie. Dobra, cofnij się jeszcze tak dwa kroczki. Dobra, gotowa jesteś? Pamiętaj o uśmiechu, jesteś zadowolona. Wprowadź się w taki stan, taki wiesz, taki jest jeszcze lato, jest fajnie i w ogóle, nie? No widzisz? Lecimy. Dobra, cięcie. No, co tam się dzieje? Halo. No halo. Jeszcze w Szymkowie? Nie, już jesteśmy w Rokitkach, a co? Też, gicior. Możesz sobie rzucić nawet butami. Poczekaj. Nie? Uwaga! Zrobisz krok do przodu, czy nie? No i super, dobra. Uwaga. 3, 2, 1. Cięcie. Widzicie, kochani, jak już mówiłem, modelka ma też swoje pomysły, które mogą okazać się oczywiście trafione. Gorzej, jak trafi kogoś butem. Wylatują ci z dłoni. Spróbujemy jeszcze raz, dobra? Dobra. Ja zapytam troszkę szerzej teraz, bo widać, jak tu wylatują. Czekaj, gdzie to jest? Jak wylatują, ale jeszcze jakby sobie leciały jeszcze gdzieś troszkę dalej, to by było super. No. No, dobra, to jeszcze raz, powtarzamy. Nie no, ja się oddalę. Tak więc obserwujcie dalej, co się dzieje. Nie. Jest bardzo w porządku. Widzicie, modelka też również liczy na wasze wskazówki. No, dziewczyna chce wypaść jak najkorzystniej. Nie jeszcze? Pokaż ręce tylko na razie na szerokość, jak to będzie wyglądać.
Okej, okay, uwaga, gotowa? Trzy, uśmiech. Trzy, dwa, jeden. Widzicie, jaka radocha? Nic, tylko czerpać radość. Tu i tu. No. A cofnij jeszcze tamto, wcześniej. Cyk. O, to też nie. Fajne. To. O, tak? To, no, też jak stoję, tak. Cofnij. To, tak? No, też fajne. To jest ostatnie z serii wtedy, nie? No. No, git, gicior. No i tak, robimy drugie podejście tej samej pozycji, z lekką poprawką. A mianowicie chodzi o nogę. Wcześniej mieliśmy modelkę w troszeczkę większym rozkroku. Zaś teraz z Laurą podjęliśmy decyzję, żeby ten krok był troszkę mniejszy, taki delikatniejszy, subtelniejszy. A Laura spróbuj troszeczkę wyprostować nóżkę. Albo i tak, o, super, dobra. Widzicie? Modelka czasami mnie nie słucha. Ale może mieć lepszy pomysł niż ja. Super. Grunt tutaj, jak zawsze mówię, czerpać radość z tych sesji. Zabawę po prostu. Nie traktujcie tego sztywno. Nie, czekaj, jeszcze raz. No, selfiaczek musi być, wiecie jak jest, relacja zapewne, te sprawy. Pozwólcie, dajcie te 5 minut waszej modelce też na rozluźnienie się, pochwalenie się. To jest też reklama dla was. Tak troszkę dzisiaj luźno, ale sami wiecie. Tak, chcesz zapozować? Momento. Bo słońce trochę przyjarało nas. Moment, stój tak. Jeszcze centymetr po tyłu. Pewnie każdy z was pomyślał centymetr, nie, a cofnął się na nie wiadomo ile. Nie musisz daleko iść. A teraz zrobimy zdjęcie. Zostawmy jeszcze kilka okularki. Super. O! Troszkę wyżej twarzyczka. Super, i opalasz się pięknie. Korzystasz z pogody. Popraw sobie tak. Kochani, nie wiem, czy to już mówiłem w tym odcinku, ale jak zobaczycie jakiś defekt u modelki, jakieś, nie wiem, czochrane włosy, powiedzmy, no nie wiem, ramionczka ze stanika wystają, zwróćcie uwagę tej modelce. Ona się nie obrazi, a nawet się ucieszy z tego względu, że zwracacie uwagę na takie rzeczy i chcecie po prostu wpłynąć na lepszy, tak, na lepszy, na końcowy lepszy efekt, tak? Chcecie, żeby ta modelka jak najkorzystniej wyglądała. Jeszcze sekunda, ja się oddalę, bo troszkę szerzej cię złapię. A gdzie jest uśmiech i radość? A widzicie? No. Stój. Stój.
A daj sobie jednego paluszka na usta, delikatnie. Na usta, dosłownie na usta. O. I teraz tam siedzisz, popatrz. O, właśnie. Super. Jakby to powiedział Jareczek, elegancko. Yeah. Jak tam? Tak lekko z góry ci zrobiłem. Noga trochę za nisko. Podniesiemy Photoshop. Oczywiście żart, bo z tego Photoshopa, z tych wszystkich programów udoskonalających korzystajmy jak najrzadziej. Oczywiście wtedy, kiedy jest mus, żeby rzeczywiście naprawić zdjęcie, bądź je udoskonalić, ale żeby to też nie było aż tak mocno przekłamane. Fajne, nie? No. Billie Jean. Nie no, fajnie, fajnie. A ja ci zrobię najpierw tak, całościowe. Najpierw skupimy się na całościowym, a później przejdziemy sobie do portretowego, dobrze? Z waszą modelką też starajcie się rozmawiać jak najwięcej, żeby wasza relacja była cały czas budowana. Bo im bardziej jesteście wy cicho, tym większy dystans budujecie między sobą a modelką. A powinniśmy go wszyscy skracać. Skracajmy ten dystans. Wtedy modelka będzie się czuła swobodniej, wy będziecie czuli się swobodniej. Na więcej również będziecie mogli sobie pozwolić na tej też sesji, tak? Prawda, Laura? Super, pięknie. Jeszcze tak jak mówiłem, portrecik. Jeszcze nie. I zaraz zdejmiesz, dobrze? I jeszcze raz w prawo. I wersja bez okularów. Nie widać ich, więc spokojnie mogą leżeć sobie. A spróbujmy w drugą stronę, skoro cię radzi, to w drugą. Lepiej? Lepiej, ale jest ciemniej na twarzy. W takim przypadku przydałaby się blenda, no i asystent bądź też statyw. Super, trzymaj tak, trzymaj. Powiedzcie mi w komentarzach, czy wy też tak macie, że widzicie czasami, no nie wiem, modelkę, chwilę, jakieś miejsce i po prostu czujecie, że musicie zrobić to zdjęcie, musicie po prostu. Też tak macie? Ja mam tak bardzo często. Trzymaj tak. Jeszcze jedno z dalszej perspektywy. Okulary postaw tak, żeby było widać... O właśnie, soczewki. Dokładnie. A teraz tak, opuść ręce. I na 3-4 podnieś na takim spontanie i krzyknij. Chociaż nie musisz krzyczeć, ale jak ci będzie lepiej. Uwaga! Nie, no jeszcze nie było 3-4. 3-4. Dobra. Szybka kontrola zdjęcia. Ale tak, mam jeden pomysł. Siedź tak, jak siedzisz. Popatrz się w tamtą stronę. Ok, ja teraz moją. Obkręć tak ten kapelusz, tak żeby nie było tego zagięcia aż za bardzo tutaj widać. Jest to takie zagięcie takie w dół, wiesz? Nie, 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 mówię tutaj o tym daszku. Teraz do góry jest. No w miarę prosto. Dobra, to najwyżej sobie przytrzymasz. Najwyżej troszeczkę ten daszek. O, i tak trzymaj. I widzicie, znowu ten moment. To jest znowu ten moment, kiedy sytuacja, poza modelki, jej mina, no, po prostu mnie urzekła. Thank you.
rączka troszeczkę na bok. O, za bardzo. I teraz tam się dalej patrzysz. Buźkę też leciutko obkręć. Jeszcze jedno. Jak to u mnie bywa? Ostatnie, nie? Ostatnie. Dobra, okej, to jednak było ostatnie. Właśnie coś ten deseń, no. No, taki Texas Ranger, wiesz? Nie no, fajnie wyszło, naprawdę. Zobacz sobie. Rzadko pokazuję w ogóle modelkom swoje fotografie, no ale że Laura ma u mnie szczególne względy. No, ale sztosik. To pokazuje. No, słyszeliście? Powtórz. Sztosik. No, sztosik. No. No. Kozackie. Sesja dobiega końca. Kończymy. Zrobiliśmy naprawdę kupę fajnych zdjęć. Jesteśmy mega głodni. Bułeczki czekają w aucie. Tak, bez śniadanka, na samej kawie. No właśnie, a mamy godzinę 11:40, a zaczęliśmy 5:36. No, te sprawy, no. Tutaj ktoś się spóźnił, ktoś się też spóźnił. W każdym razie warto było przyjechać w dwa różne miejsca, mimo tego, że troszkę pobłądziliśmy tam, gdzie... Film. No, miło było przyjechać w dwa różne miejsca. Mamy dwa całkowicie różne klimaty fotografii. Nasza modelka myślę, że jest zadowolona. Myślę. Oczywiście. Niech się wypowie. Jak zawsze. No właśnie. W każdym razie, dobra, efekty zobaczycie na Studio Marco, zobaczycie też u Laury na profilu. Tak jest. Instagrama znajdziecie pewnie Laury w opisie tego filmu. Tak więc serdecznie zapraszam. Followujcie, tak się mówi? Followujcie, obserwujcie. No. No i to by było na tyle. No, zapraszam również na Studio Marcos. Zostawcie lajkacza, subskrypcję. No i ten komentarz. No. To jest to. Trzymajcie się. Dobra. Hej.